Siema, z tej strony Hogaty, a to jest Zagrajmy w Watch Dogs, pierwszy odcinek nowej serii u mnie na kanale. Myślę, że powinna się wam ona spodobać, ponieważ tematyka jest dosyć zbliżona do GTA. Jak widzicie, mogę tu kontynuować, ponieważ już włączyłem nową grę, żeby sprawdzić, jak tam trzymają się klatki przy nagrywaniu. Widziałem, że jest ok, więc tutaj włączę nową grę, włączą się cutscenki, więc zobaczymy się po cutscenkach. Okej. Okay, I'm in the lobby of the Merlot. All right, let's do it. I'm hacking in. Look at that. Secrets and lies floating in a cloud of data. I just reach out, pluck it from the sky, and it's mine. It's ours. Stay focused. We got a nasty security system. How much we got? 100 grand in 30 seconds. God bless the rich and famous. We are the modern day magicians, siphoning bank accounts out of thin air. Do you hear yourself? I think someone else is hacking in. Let's take a peek. Let's not. Stick to the plan, Damien. Siphon the accounts and get out. Adventure, my boy. Have faith in your mentor. Something triggered that alarm. Let's find it. Shit. It's scanning the system. I'm almost there. I'm shutting down now. Don't you touch a thing. What the hell is that? We need to abort. We are not done. Help me! Damien, it's over. I'm disconnected. Maurice. Yeah? You're on. One of our contractors ran a search for the hackers in the Merlot job. You're assigned Aiden Pierce. Take him out. Hit the family if you need to. This guy's hacking days are done. Hit the family? Not a problem? Nope. I'll scare him good. You'll never hear from him again. Hej, czyżby to był ten Maurice? Maurice? No tak. Maurice. Give me a name. They never gave me a name. I'll tell your name.
To dziecko chyba. Ale bym go załatwił. Jak zabił tego dzieciaka, to powinien już być martwy. Ja bym cię nie zmusił. O. Jak to strzelić? Jak to strzelić? Jakaś retrospekcja? No, nowy cel, zastrzel Morrisa. A bym musiał zabić czy nie zabijać? A, nie była moja, kiciul. Ej, on coś... On weźmie kij, dawaj. Obezwładni. I pałką teleskopową, po łbie, no i tyle. I taka pałka najlepsza. A teraz ją poskładać i... No. I dokładnie, nic nie było. Okej. Dadzą nam już rozgrywkę, miejmy nadzieję. Poszukaj informacji w telefonie Maurice'a. Dobra, czyli możemy hakować już, widzimy tą główną rzecz, którą możemy robić w Watch Dogsach, ale na razie się tym nie będziemy zajmować. Na przykład schakujemy maszynę z napojami. Zobaczymy, co nam to da. Aha. Trzy puszki napoju, jakiegoś energy drinka, tak? Nie, to dobra, nie lubię energetyków, więc ich nie ruszam. Ale poszukajmy jeszcze czegoś. Nie możemy sobie przez niego przebiec, szkoda. O, wiatrak, kurczę, ja podczas nagrywania mam wyłączony wiatrak, a jest dosyć ciepło. Nagrywam dzisiaj, jeżeli to widzicie, to dzisiaj tak nagrywam. Dokładnie, szkoła się skończyła, więc... O, tu coś jest jeszcze do hakowania. Klucz systemowy, składnik do wytwarzania czegoś tam. Okej, skakowałem to. Dobrze. Tutaj mamy coś. Co to jest? Kasa. $173 w jakiejś papierowej torebce. Ciekawe, co to mogło być. Dobra. Składnik chemiczny. Podnoszę wszystko, co się da. Nie wiem. Chyba dobrze. Mam nadzieję, że dobrze, że wszystko podnoszę. Dobra, hakujemy telefonik. O, siostrzenice. Czyli to nie była żona, dobra. To była siostra, siostrzenica i siostrzeniec. Ale ogólnie, jak widzimy, Aiden mi się kojarzy, Aiden mi się kojarzy ciągle z Beyond Two Souls, a w ogóle... What the fuck, ta puszka? Widzieliście tą puszkę? Nagle się ruszyła po prostu. Odleciała. My tutaj nie możemy buta na przykład przesunąć. Szkoda. Myślałem, że da się. Widzę, że na puszkę działa noga tak jakby, ale na buta już nie. Zobaczymy od razu telefon może, albo coś innego, jakieś czapki. Nie, na to nie oddziałuje nasza postać. Postać, przepraszam. Dobra, ruszamy. Widzę, że tak jakoś asasinowo tutaj. Tak według mnie przynajmniej. Co on ma na ryju? Co to jest? Widzicie jego oko w ogóle? Widzę, że nie był potrzebny. Jordy? Przecież on jakiś Link Chang-Chong, kurde. Ciąg tam gdzieś. Musiałem zadzwonić, tak. Chyba nic. Kurde, stary, chodzisz z tym pistoletem, nie masz nawet amunicji. Co to? Jakieś słabsze GTA? You failed to spot the nasty intergang drama I'm creating here. I don't like these sins. Let's get him out of here. No, too late. Bottom of the eighth. Chicago's ahead. Game's almost over. We are out of time. No nice. No tak, jak on fejkuje wojnę gangów czy coś, no to. You're not just a little interested in my phone call. All right, fine. Szkoda, że tak nie można w GTA zrobić. Glad you asked. Okay, we got a bunch of dead bodies, right? We got 40,000 people above us. We need a distraction. I called the cops. You did. So. Oh yeah, true story. So cops arrive, and Maurice's little band of brothers arrive, and pow, 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 pow.
Jordy, tell me you're joking. No, no, I called them too. Look, we got a messy altercation at the end of the game. Dobre, and dobre. I slip away undetected. You'll appreciate the plan tomorrow. Great. No, policja już jest. I handle these guys. You grab Maurice, get him out of here. Maurice, what do I look like, a chauffeur? Tak, masz rękawiczki. I'm not through with him yet. Widzę, że nasz Aiden ma tutaj wpływowych kumpli. Dick. Okej. Okay. Nikogo nie ma! Chowamy się, dobra, korzystamy V albo skorzystaj w SAD, aby opuścić osłonę. O dobra, V opuszczamy, C podchodzimy do osłony. Raczej nie możemy ich broni podnieść, bo w końcu to jest zafejkowane, więc udajemy się tutaj. C zmienia, ale dobra. O, jakieś leki podnieśliśmy, coś możemy jeszcze podnieść, o. Otwórz, okej. Jeszcze tutaj składniki chemiczne, czyli to co wszędzie do tej pory. I możemy coś zhakować. Podajnik do piłek. Powinien odwrócić uwagę policji przynajmniej na jakiś czas. No dokładnie, żebym się zdołał przekraść z tego co widziałem tą ścieżką. Więc dobra, ki. Lecimy, lecimy, lecimy. Asasino, asasino, asasino. Bambino, asasino. Dobra, lecimy od razu tutaj, pyk. Pyk, podajnik do piłek. Okej. Lecimy dalej. Tutaj nie będziemy tego przeszukiwać już, ponieważ no myślę, że przynajmniej na początku chcę zrobić tylko główny wątek, nie rozszerzać się jakoś bardziej w jakieś szukanie pierdół. Przynajmniej taki począteczek. Później jak już będzie bardziej otwarty świat, tak? Który nie każe nam robić wszystkiego od A do Z tak jak jest napisane, to będzie okej. Dobra, włączyć profiler. Stuknij Z, stuknąłem. Profiler ujawnia ślady przepływu danych obiektu. Tutaj mamy jakieś linie, ale główne to co nas obchodzi to chyba ta kamera i to tak. Hakujemy kamerę. Nie widać, nieudana identyfikacja twarzy, wiek błąd, zawód błąd. Czyli jak widzimy twarze pokazują nam dane o człowieku. Jednak nasz Aiden jest jako hakier, to hakier Bonzo jest tutaj odporny na wszystko. Więc możemy przejść do kolejnej kamery, tak? Tak. Okej, zdobyto zdalny dostęp. Kamera kontrolowana przez CTOS, tak? Czy jakoś, czy coś ten deseń, dobra. Jakaś policja sobie przeżył strzelaninę. Alan Damon, wiek 29, kapral policji, dochody $46,400. Bardzo fajna i ciekawa opcja. Miejmy nadzieję, że będzie można jakoś bardziej ją jeszcze wykorzystać. Idziemy do kolejnej kamery. Co możemy teraz zrobić? Weteran gangster. Co? Ten jest weteranem, a ten jest gangsterem? What? Aha, oznacza nam tak ziomków, ale nie wiem dlaczego, dobra. Możemy już wyjść z tego co widzę, bo zdobyliśmy dostęp i... Okej, lecimy. Zobaczmy co my tu będziemy mogli zrobić. Trzeba przejść przez tego jednego ziomka, on tu pilnuje. Tak, elektronika. I co, użyj wabika, by odciągnąć gliniarza. Przytrzymaj K, by tworzyć menu uzbrojenia. Możemy uzbrojenie patrzeć ruszając myszką, czyli to już mi się nie podoba. Bo myszka jest dosyć czuła, a nie da się czułości jako takiej samej w sobie zmienić. Tylko oś Y i oś X z tego co widziałem. Jeszcze mamy kliknąć, czyli szybkie robienie już odpada. Jeżeli ja muszę trzymać klawisz K, muszę szybko przejechać myszką i trafić w ogóle w ten punkt. A do tego zaraz jeszcze kliknąć E, no to tak trochę dupnie. Dobra, stworzyliśmy wabik i co? Mamy nim gdzieś rzucić, tak? Dobra, tutaj. Tu. I co teraz? Aha, teraz mamy skakować i koleś się tam już ruszy, dobra. Podniesiemy tutaj składniki chemiczne i spieprzamy stąd. Jeszcze coś tutaj jest? Tak szybko zobaczę. No coś było. Dobra. Możemy się wspiąć zapewne tędy. No, assassino, tak jak mówiłem. Nam to nic nie przeszkadza. My sobie przechodzimy tędy. Okej. Co się dzieje? Czemu oni tych ziomków biorą? Użyj profilera Z, aby wykryć ewentualne nagrody za hakowanie. Stuknąć Z.
stuknąłem Z. O, i co? Tutaj coś poszło tu? No nie wiem, gdzie to poszło, naprawdę. Jedna kamera jest. Dobra, mamy kamerkę. I kogo my tu mamy? Policjantów, to są tak jakby gangsterzy w takim razie. Ten kim jest? Pojawił się w talk show, wow, Ortega Antonio. Optometrysta, fajnie, 100 tysięcy ma. Ten jest tu jakaś gangsta, widzę. Czy coś? A nie, to jest policjant, dobra. Tak słabo trochę. W programie łączonej terapii hormonalnej, co? Ten ziomek prowadzi interesy dla Queena. Queen, znowu Arrow. 3 miliony ma koleś. Jak go można zhakierować? Halo? Powiązanie. Wow, konto bankowe, tego zhakowałem. No, całe 140 dolców powiązane z maherami. Okej. Mogę ich zhakować. Kogo jeszcze mogę zhakować? Ja chcę hakować kogoś, dajcie mi. Ten ma telefon wyciągnięty. Dajcie mi go zhakować. Proszę was. Nie wiem, na jakiej zasadzie tamtego zhakowałem. Tak naprawdę wciskam ciągle Q, więc... A możemy przybliżenie robić. Tego bym chciał skierować, panie. Mogę w jakiś sposób? Chyba nie. A mogę wyjść i co mogę zrobić w tej chwili? A, w takiej zasadzie. Dobra, hakuję. Hakuję. Okej, namierzam tu jeszcze kogoś. A bo ja muszę podejść chyba na pewną odległość, żeby móc hakować. Tak? Nieważne prawo jazdy, fajnie. Na pewno dużo mi to dało. Ale nie, no jakbym miał do nich podejść, skoro tutaj ci wszyscy ziomkowie stoją. Znowu ta kamera. Pewnie jakoś da radę go zhakować, tylko ja tego nie widzę. Nie wiem, w jaki sposób mógłbym to zrobić po prostu. Może od tej strony. A, nie mogę tu wejść, no to fajnie. Okej, a stąd hakerować? Też nie. No mam tego ziomka, kurczę. Zaznacza mi go na czerwono i nie mogę nic zrobić. Słabo tak trochę. A ja bym go chciał zhakować i to bardzo, bardzo chętnie. A może jeszcze raz tupnę tym Z-em i coś się stanie. Działa cały czas? No nie, mamy tylko jedną kamerę. I to jest dosyć słabe w takim razie. A tutaj? To nie jest kamera. Nie, to jest oświetlenie tylko. Dobra, poddaję się z tym, lecę dalej. Lecimy, kurczę, dalej z misją, żeby nie przedłużać za bardzo. Bankomat, pyk. Kradniemy pieniążki, ATM zapewne, jak to było na angielskim technicznym. Tak, ATM. Angielski techniczny do czegoś się przydał w technikum. A, dobra. Gadamy z kimś? Bad Boy 17. Brzmi jak nick jakiegoś kolesia, który ma 17 lat. Myślałem, że chcesz trzymać. A, wyłączymy prąd na całym stadionie. Fajnie. Vigilante, Arrow, again. Okej, hakujemy kamerkę. O, szukamy gliniarza czy ziomka, który ma dostęp ogólnie. No i to jest ten typek. No i jego mogę hakować, a tamtego nie mogłem. Dobra, i co teraz? Aha, tutaj gdzieś na dół schodzimy, dajemy hakieruj. No i to będzie tyle chyba. Hakujemy. Tak, pyk. Zaciemnienie, proszę bardzo. Pyk. I wszystko wyłączone. Tak, tak jak chcieliśmy. Ale panika od razu była na stadionie. Jakby coś takiego się stało, naprawdę, to ja sobie nie wyobrażam, ile byłoby ofiar. Przecież ludzie by wpadli w taką panikę. Sami by się tam mogli pozabijać. Dobra, musimy się schować za osłonę i poczekać, z tego co widzę. Mamy tutaj policjanta co najmniej jednego, który jest w tym rejonie. Dokładnie tak. Dobra, lecimy tutaj za osłonę, fuck. Kolejny policjancik. Lecimy za tą osłonę. Mam nadzieję, że... O, fuck.
Nie idź tu, nie idź tu. Nie idź tu, ziomek. Odejdź, odejdź, jesteś czarny. Możesz odejść. Dobra, 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 spieprzamy. Pyk. Użyj shift, aby biec, przytrzymaj spację, aby biec swobodnie. Aha, w ten sposób, dobra. A dotarliśmy dosyć szybko do jakiejś kampy, no i drzwi sobie tutaj zatrzymamy, żeby nikt za nami nie przebiegł. Dobra. Znowu bad boy? What? Nie, Jordi. Ziomy od mojego kumpla, no. Dobra, to my idziemy w takim razie. Mogę sobie stuknąć tym. Tak, stuknąłem sobie i czy coś dostałem? Chyba nic. Ale no, coś zakowałem. Kurwa, nie ma prądu, czat. Można jakoś, mam czarny ekran. Tu w ogóle nie ma telewizji. Naprawdę? Ktoś wyleci z roboty, lol. Gdy szukają cię policjanci, opuść szary krąg na minimapie, by ich zgubić. Dobrze, kurczę, wiedzieć. Ej, naprawdę, można hakować czat. To jest fajne, czadowe. Czadowy czat. Podoba mi się ta opcja. Dobra, psiaki mnie szukają, więc trzeba wspinać się, naprawdę. Trzeba opuścić to miejsce ogólnie. Kamerę możemy skakować, ciekawe po co. Aha, stąd możemy się udać. What? Możemy sobie tak przechodzić kamerami. Fajnie. Wrzucone z Akademii Policyjnej. Akademia Policyjna, jak taki film. Wsiądź, dobra, lecimy. Na razie się nie rozdrabniamy, więc jak prowadzić? W przyspieszenie, S hamowanie przetrzymane, S wsteczny, hamulec zręczny, spacja, shift spojrzenie do tyłu i C zmiana kamery. Troszeczkę inaczej niż w GTA, zobaczymy jak ogólnie będzie o nie. Kurczę, nie, już mi się sterowanie nie podoba. To znaczy, z tego co widzę, może nie jest złe, ale jest bardziej science rowowe niż GTA. A to mi się tak już średnio podoba. Dobra, zmieniamy światła. Okej, widzę, że jedna policja padła po tym, jak zmieniliśmy światła, ładnie. Czyli zmiana sygnalizacji, hakowanie sygnalizacji pomaga nam w opuszczeniu szybszym jakiejś lokacji, po prostu. O, już uciekłem policji. Nice, jestem u kryjówki. To było szybkie, czyli trzeba ładnie wykorzystywać po prostu hakowanie. Trzeba wykorzystywać to hakowanie po prostu w mądry sposób, tak? Dobra, ki chyba nikt się nie obrazi, jak sobie tutaj jeździ na konwenty Syphon. Możemy ich okraść? Chyba nie, dobra. Na razie chcemy ten główny wątek zakończyć, mapy i GPS. Nawet nie skorzystałem z mapy. Sekuj, aby przeciążyć. Jeps. Nie wiem, co mi to dało, ale... walnąłem. Kogoś mogliśmy chyba zhakować. Ktoś był na niebiesko. Ten na niebiesko, to z tego co widziałem, możemy hakować niebieskie osoby. Ups. Chyba to nie tak miało być, dobra. Schowałbyś ten pistolet w ogóle, bo stary, biegasz z tym pistoletem. Klucz systemowy, składnik do wytwarzania. Zhakowaliśmy ziomka obok nas, który biegł. No, spoko. Dobra, wbiegamy do siebie i... zobaczymy, co tutaj będzie. Ma jakieś mieszkanko. Podłącza od razu smartfona. Szpieguje swoją rodzinę kamerami. Jackson jak czołg. To chyba do nas. Trochę inny. Twój wujek nas kocha, naprawdę. O, jest chyba ta jego siostrzenica po prawej. Czyli od niej się wszystko zaczęło. A on poszukuje znaku zapytania i nie wie, gdzie go znaleźć. Gdzie? No, walnął. Hej, ciszej. No, zamknij mordę. Stary, umyłbyś się, jesteś cały z krwi w tej chwili, więc...
Telefon. Okej. Okay. Otrzymano punkt zdolności. Otwórz drzewko zdolności naprawdę na tym. Okej. Okay. A jak wygląda nasze drzewko zdolności? Co my tu mamy? Hakowanie. Wszystko jest hakowanie. Tej, okej. Okay. Bramy garaży. Czy na pewno chcesz pozyskać? Nie. Nie chcę, no. Naprawdę? Czemu nie mogę tego cofnąć? Musiałem zaakceptować. Aha. Aha, mamy więcej rzeczy, ale oczywiście musiałem zaakceptować pierwsze lepsze, bo jak już kliknąłem na to myszką, jak to Furman mówi myszkiem, to już nie mogłem z tego wyjść. Dobrze wiedzieć w ogóle, że wiedziałem, w co ja klikam, tak? Bo super, że się pojawiło cokolwiek, co to jest. Może, nie wiem jak ja to mam zobaczyć. Nawigacja, myszkiem. No fajnie, że myszkiem. Ale ja bym chciał zobaczyć, co te poszczególne rzeczy dają. A nie tylko jedna, czy coś. Dobra, jazda, hakowanie, walka, wytwarzanie przedmiotów. Będę w walkę, może szedł i w hakowanie właśnie raczej. Tylko szkoda, że nie można sobie kliknąć raz, a później dopiero sprawdzić, bo to było lepsze. Może to rozkminię pomiędzy odcinkiem tym a kolejnym i myślę ogólnie, że w tym odcinku to było na tyle. Dzięki za oglądanie, oczywiście piszcie jakieś swoje sugestie, co by można było jeszcze zrobić, czy też wszystkie jakieś hakowania, jakieś inne pierdoły robić poza odcinkiem, czy w trakcie, bo pewnie jak to bywa w sandboxie, to są takie pierdoły różne, które można porobić pomiędzy głównym wątkiem fabularnym. A no i okej, jeżeli spodobał wam się ten odcinek, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, dzięki za oglądanie i na razie.